Cześć. W dniu dzisiejszym zaplanowałem przystrzelanie celownika kompasowego, okazuje, do łuku bloszkowego. Zanim przystąpię do testów, najpierw pokażę nam poprzedni celownik. Jest to celownik myśliwski. Charakteryzuje się tym, że posiada kilkanaście pinów, które się ustawia na odpowiednie odległości. Do tego służą jeszcze pokrętła, więc można ustawić pierwszy pin przykładowo na 10 metrów i potem co 5 metrów kolejne piny lub też śrubami zjeżdżając z 10 metrów na przykład do 7 metrów, ale należy pamiętać, że pozostałe odległości bez regulacji również będą o te 2-3 metry zjeżdżać w dół. Wracamy do celownika kompasowego. Proszę zwrócić uwagę, charakterystyczna budowa, że przede wszystkim w środku limo znajduje się taki jakby przeziernik, ale on ma znaczenie jakby wtórne. To ten celownik nazywa się celownikiem dwupinowym, który jest na jednym pręcie, na jednej osi. Zwróć uwagę, że jest zielona i czerwona plamka się pali, ja podświetlę, będzie widać. I generalnie ta zielona plamka powinna znaleźć się w środku tego celownika. Generalnie. Dodatkowo jeszcze można używać poziomnicy przy strzelaniu. Ja nie do końca korzystam z poziomnicy, jakoś tak sobie zrobiłem nawyk trzymania łuku prosto. Ale ważne jest, żeby zielona plamka była w środku tego celownika. To będzie gwarantowało powtarzalność strzału. Jeżeli chodzi o regulację, można ustawiać ten celownik na różnych odległościach. Do tego służy śruba. Bardzo się dobrze tą nią operuje. Lub można przesuwać, tutaj pokazuję, z grubsza, a śrubą dokładnie. Jeżeli chodzi o przejście celownika w prawo, w lewo, tutaj się wykonuje to w ten sposób, że przesuwamy o tutaj tę linię. Ona jest wyskalowana, pokazuje. I generalnie ten układ, jeżeli chodzi o poziom, w zasadzie się już nie reguluje. Wszelkie regulacje wykonuje się tylko w pionie. Przystrzelanie celownika wykonam na dystansie 10 metrów. Strzelając centralnego celownika, strzały ułożyły się pod żółtym, natomiast strzały z końcówkami zielonymi ułożyły się w górę. No tak wyraźnie widać, jaka jest różnica na 10 metrach, strzelając z pinu zielonego oraz z pinu czerwonego. Wstępnie dokonałem przystrzelania celownika do łuku na dystansie 20 metrów. Teraz wykonam strzelanie oceniające. Mówiłem o celowniku kompasowym, natomiast jeszcze nic nie wspomniałem o tym, że ten celownik może być również celownikiem optycznym. Dokupiłem do niego soczewkę, którą założę z przodu. Posadzam na szkło powiększające, zakładam z przodu. Łuk jest przygotowany do strzelania.
powiększeniem czterokrotnym. Takie szkło tutaj zastosowałem. Strzelamy dalej na 15-20 metrów. Zdecydowanie lepiej widać środek tarczy, jak również widać błędy, jakie popełniam podczas trzymania łuku. Tak wygląda strzelanie przy wykorzystaniu celownika optycznego. Strzela się łatwiej, ale to znaczy, że bez szkła powiększającego jest o wiele gorzej. Wykonałem serię 10 strzałami. No jak widać, nie jest źle. Zakończyłem w dniu dzisiejszym trening strzelanie z łuku, wykorzystując celownik kompasowy ze wzmocnieniem, jak i bez. Widać było, że różnice są, ale nie aż takie mocne. Przy większym sprężeniu mógłbym strzelać podobnie z celownikiem optycznym, jak i bez, na odległości 20 metrów. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało na dystansach większych, ale to będzie kolejny film. Na razie, cześć!